rok wiary. Piękny, błogosławiony, święty czas podarowany Kościołowi przez wielkiego papieża, wielkiego stróża wiary, Ojca Świętego Benedykta XVI. I w przeżywanie tego roku u nas w Łodzi pięknie wpisuje się dzisiejsza uroczystość, bo oto pośród nas jest wielki świadek wiary. Owszem, z długiego czasu, ale ciągle żywy świadek wiary. Po raz pierwszy dowiedziałem się o Ojcu Księdzu Janie Bosko z lektury, z książki, którą mi dał do przeczytania mój ksiądz wikary w rodzinnej parafii. Bardziej jego życie poznałem dzięki filmom, które nadawała w swoim czasie telewizja włoska. Rzeczywiście człowiek niezwykły. I tak mi się wydaje, że ma wiele wspólnego z błogosławionym Janem Pawłem II. Jeden i drugi swoją głęboką, żywą wiarę, prostą, zwyczajną, ale mocną, zawdzięczał swoim rodzicom. Bo tak jest, że to, co najlepsze, otrzymujemy od nich, pierwszych nauczycieli wiary, każdego dziecka. Jeden i drugi żyli w trudnych czasach, dla Kościoła także. Kiedy wspominaliśmy w liturgii Maryję, wspomożycielkę wiernych, mogliśmy w modlitwie brewiarzowej rozważać fragment jego pisma Księdza Bosko o Maryi, wspomożycielce wiernych, którą ówczesny papież dał Kościołowi zagrożonemu z różnych stron. W tym czasie także nie brakowało złych ludzi, którzy na rozmaity sposób atakowali Kościół, chcieli walczyć religię, także i doprowadzić do demoralizacji młode pokolenie. Nie brakowało takich ludzi również i w Turynie. Święty Jan Bosko wyczuwał wielkie zagrożenie, jakie stąd może płynąć dla dzieci i młodzieży, dlatego tak serdecznie się o nich zatroszczył. Kochał młodzież, kochał dzieci i z nadzieją patrzył w ich serca, w ich życie, bardzo często zastępując ojca czy matkę. Pamiętamy, z jak wielką nadzieją i miłością Jan Paweł II odnosił się do młodych ludzi, jak do nich mówił, pełne szacunku, ale i zobowiązań słowa: wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Wypowiadał te słowa sercem pełnym miłości, życzliwości do drugiego człowieka, młodego człowieka. Ksiądz Jan Bosko nie chciał żyć byle jak, jakkolwiek. Miał tę świadomość, że ma do dyspozycji jedno życie doczesne i owo doczesne życie chciał jak najgodniej przeżyć, żeby nie musiał się niczego wstydzić przed Bogiem, kiedy przed Nim stanie i będzie zdawał sprawę ze swojego życia.
podobnym tropem, podobną drogą życia kroczył błogosławiony Jan Paweł II. I zachęcał wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, by nie zadowalali się przeciętnością, żeby stawiali sobie piękne ideały, żeby do tych ideałów dążyli, wspierani przez ludzi dobrych, rodziców, wychowawców, katechetów, kapłanów, wszystkich ludzi dobrej woli, którym bardzo zależy przyszłość. Na sercu leży problem młodzieży, która pogubiła się w życiu i chce do Boga nieraz wrócić, ale takiej pomocy może uzyskać tylko od kogoś, kto ma wielką wyobraźnię i miłosierdzia. Pamiętam kiedyś moje spotkanie z dzieciakami w czasie wizytacji z jednej parafii na terenie naszej archidiecezji i stawiałem dzieciom takie pytanie, a rodzice pilnie słuchali. Kim chcecie być w przyszłości? Różne padały odpowiedzi. Ale pamiętam, że na koniec do mikrofonu podszedł mały chłopczyk i powiedział tak. A ja to chcę być dobrym człowiekiem. Być dobrym człowiekiem. Być dobrym uczniem Jezusa to najważniejsze nasze zadanie. Jak to zadanie wypełnić? Uczymy się od świętych i błogosławionych. Dzisiaj w sposób szczególny nasz wzrok kierujemy do księdza Jana Bosko i prosimy go: naucz nas żyć mądrze. Naucz nas żyć pięknie. Naucz nas zostać świętymi. Amen.